Artur Prusiński, współorganizator dzisiejszej 8 gali sztuk walki w Ostrołęce. Panie Arturze, no pojedynki widowiskowe, który był najlepszy pana okiem? No ciężko powiedzieć, ponieważ ja jestem fanem, wielkim fanem i karate, i K1, i boksu, natomiast Wojtuś organizuje walki MMA. Naprawdę, ja jestem dumny, no, chwaląc się troszeczkę ze swojego zawodnika, który znakomicie zawalczył, długo się przygotowywał, czuł wielką presję tego turnieju, tym bardziej na własnym podwórku. Natomiast wyszedł, no, obronną ręką zwyciężył i to w taki fajny sposób. No, wydolność miał, wydolnościowo był przygotowany, ale wiadomo, że często są sytuacje, kiedy stres powoduje, że ta wydolność zostaje za ringiem. W jego przypadku wyszło wszystko fajnie, no i jestem z tej walki bardzo dumny. No, podkreślając inne walki, no, było ogólnie wesoło. Ja dużo biegam, dużo chodzę, rozmawiam ze sponsorami, rozmawiam z ludźmi, bo chciałbym, żeby się wszyscy czuli bezpiecznie i fajnie, ale nie chodzi o to, że ktoś im zrobi tutaj krzywdę, tylko w ogóle, żeby z każdym porozmawiać. I głównie podczas gali zajmuję się tym. Natomiast cieszę się bardzo, że wszystko się skończyło szczęśliwie. My jako organizatorzy musimy dbać o bezpieczeństwo, bo to jest impreza masowa i na tej płaszczyźnie też zawsze zwracam uwagę, żeby było wszystko tak, jak trzeba. Jak widać, wszystko skończyło się bardzo fajnie, okej. Panie Arturze, no tutaj bardzo obszerna wypowiedź, że już tak naprawdę nie wiem, o co zapytać. No ale prowadzi pan klub MKK Shinkyokushin, tak? Czy Kyokushin? Tak, Shinkyokushin Ostrołęka. No zawodnicy dzisiaj wystąpili w formule, nie w formule, w karate Kyokushin, a kiedy wystąpił w formule K1? Jeżeli chodzi o K1, rzeczywiście wystawiałem zawodników czasami na galę, natomiast teraz skupiłem się troszeczkę więcej na pracy, no głównie z dziećmi. Bardzo dużo turniej jeździłem, teraz U16, byliśmy na Mistrzostwach Europy, zawodnik Sebastian Słowikowski zdobył brązowy medal, to jest duże wyróżnienie i duży sukces też dla naszego klubu. Oczywiście treningi K1 są cały czas prowadzone, ale raczej tak rekreacyjnie dla osób, które mają wielką ochotę na tą właśnie formułę. Tu było mówione, że być może nie za rok, może trochę wcześniej kolejna gala. No, może potwierdzić pan doniesienia? To znaczy ja na tą chwilę zdecydowanie powiem, że raz do roku wystarczy, ponieważ wymaga to dużo pracy, naprawdę dużo poświęcenia i zaangażowania, tak samo Wojtka Dudkowskiego, jak i mojego. A prowadzimy obydwaj kluby, do tego mamy jeszcze inne obowiązki i pracę, także myślę, że jeden raz do roku wystarczy. Ja dopiero teraz dochodzę do siebie po tym wszystkim. Skończyło się szczęśliwie, wszyscy są cali, zawodnicy nie mają większych kontuzji i to jest dla mnie najważniejsze. To bezpieczeństwo. Kto pomagał tutaj w przygotowaniach do tej gali, organizacji tej gali? Komu chciałby pan za to szczególnie podziękować? O, jest bardzo dużo osób. Mamy czas. One były wyczytane tutaj przez prowadzącego Roberta Bartkowskiego. Natomiast na pewno no, trzeba powiedzieć, że dużą zasługą w organizacji takiej gali są ludzie z klubu, osoby, które trenują z nami, robią to naprawdę bezinteresownie, charytatywnie, jak teraz widać, już sprzątają, wszystko ustawiają do pionu, żeby jutro tutaj odbyła się inna impreza. Ja myślę, że naprawdę i władze miasta, wielki szacunek, i starostwo, także wielki szacunek, i radni, no dużo osób, i biznesmeni, którzy tutaj byli, między innymi mistrz świata Krzysztof Włodarczyk, którego zaprosił mój przyjaciel, firma Kobo, Brzozowski, Konrad, także naprawdę przepraszam, że kogoś ominąłem teraz, bo nie mam zwyczaju, ale musiałbym wziąć kartkę, bo tam jest za 40 pozycji. Dziękuję w takim razie za wywiad. Artur Prusiński dla portalu Fight Sport. Dziękuję bardzo. MKK Shinkyokushin. Us!